Hello, hello. Dzień dobry. To ja, Sylwia z My Family English. Witajcie, drodzy rodzice, drogie mamy, drodzy tatusiowie. Ponieważ ogląda mnie jednak większość mam, to mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko temu, że będę zwracać się do Was jako do kobiet, a nie do mężczyzny, jak to jest przyjęte w naszym kraju. Cieszę się, że jesteś ze mną. Chciałabym dzisiaj pokazać Ci, jak możesz sprawić, że Twoje dziecko będzie mówić po angielsku nawet w domu. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć, to bardzo dobry sposób – fiszki. Te fiszki znajdziesz dzisiaj na naszym blogu oraz próbkę ćwiczeń z kursu My Family English dla dzieci w oparciu o Ministerstwo Edukacji Narodowej i jego program. Okej, może zacznijmy od bardzo prostej rzeczy. Może po prostu na początek nazwijmy te obiekty, które znajdują się na tych fiszkach. W tym przypadku naszym dzisiejszym ograniczamy się tylko do zabawek. Oprócz fiszek fajnie też ćwiczy się na prawdziwych zabawkach, z tym, że trzeba je jakoś wtedy chować, prawda? I jest to dosyć takie niezręczne. Fiszki można schować w bardzo łatwy sposób, po prostu odwracając je pustym do góry. Ok, let's start. What's this? It's a teddy bear. What's this? It's a toy plane. What's this? It's a doll. What's this? It's a kite. Czyli powtórzyliśmy sobie słówka związane z zabawkami. Powtórzyliśmy sobie pytanie, co to jest? What is this? Albo what's this w skrócie. I odpowiedź, it's a kite, it's a doll, it is a toy airplane. No i można tak w nieskończoność. Możemy pytać o rozmiary, możemy pytać o kolory, a na końcu jeszcze, jak już sobie zapamiętamy mniej więcej, a dzieci mają bardzo dobrą pamięć, rozłożenie tych fiszek, to jeszcze możemy się pobawić w tą grę memory, prawda? Żeby dziecku uatrakcyjnić taką zabawę, możemy po prostu brać sobie te kartki i odkładać je na kubkę, a kto będzie miał największą kubkę, ten wygrywa nagrodę. Dla Ciebie, mamo, to już jest zagadka, co tą nagrodą będzie. Ok, to spróbujmy sobie poćwiczyć następną strukturę. What's this? It's a teddy bear. What color is it? It is brown. What's this? It's a doll. What color is it? It's pink. What's this? It's a duck. What color is it? It's yellow. What color is it? Jakiego koloru jest ta rzecz, ta zabawka? Where is the duck? Czy pamiętasz, gdzie znajduje się kaczka? Where is the duck? The duck is here. Where is the doll? I think, yes, the doll is here. Gdzie znajduje się lalka? Lalka znajduje się tutaj. Możemy się też pobawić dużo luźniej, kiedy już pamiętamy więcej troszeczkę słówek i struktur. Na przykład, what's this? It's a teddy bear. It is brown. It is big. I love my teddy bear. I have got 3 teddy bears. Na przykład, kto powie więcej na temat jakiegoś obiektu, jakiejś zabawki, ten może sobie na kubkę odłożyć tą fiszkę. W zasadzie chyba
liczba takich ćwiczeń z fiszkami jest nieograniczona i to zależy od Ciebie, mamo, i od Twojego dziecka, co lubicie i jak lubicie się bawić. Można też używać różnych zakupionych. Są w tej chwili przepiękne różne obrazki i gry, które produkują różne firmy. Można używać bajek, które macie. Nawet one są w języku polskim, ale mają piękne obrazki i sobie ładnie je po angielsku opowiadać i na przykład dyskutować o tym, które rozpoznajemy, a których nie. Co Ty na to? Czy przydadzą Ci się takie ćwiczenia? Czy uda Ci się sprawić, żeby Twoje dziecko zaczęło mówić? W szkole niestety uczą się tylko na pamięć listy słówek, a następnie pisemnie pani je sprawdza, więc tego mówienia nie ma za dużo. Przydałoby się, prawda? Weź naukę swego dziecka we własne ręce. Tylko Ty jesteś w stanie tego dokonać. Pa, pa, do zobaczenia.